Siema, siema, witajcie. Dzisiaj zrobimy coś fajnego, coś pysznego i coś super zdrowego. Będą to kiszone warzywa. Na dno dam sobie brokuła. Warzywa musimy poukładać tak szczelnie, nawet pougniatać. Później wrzucimy sobie kalafior. Wsypię sobie przyprawy. Gorczycę mam tutaj. Mam trochę ziarenek pieprzu, liście laurowe, ziele angielskie i parę kulek jałowca sobie wrzuciłem. Sypiemy. Jak wpadnie, tak wpadnie. Nie ma co się przejmować, bo i tak na finalnie ja to wszystko tam wymieszam, jak będę wybierał czy coś. Tu mam w sumie trzy rodzaje papryki. Żółtą. I co? Buraka mam dosyć sporo. Dobra, damy sobie teraz czerwonej papryki. Jest to taki superfoods. No bo jest to kiszone warzywa, to są probiotyki. Bardzo zdrowe do budowania odporności. Wrzucamy sobie marchewę. Wrzucę teraz czosnek. Mam tu cebulę i teraz Was może nieco zaskoczę. Wrzucam jabłka. I co jeszcze? Dam sobie tutaj, mam kilka pieczarek. I teraz zwieńczę to wszystko tak grubiej pokrojoną kapustą. Zalewę na litr wody łyżkę soli. Kamiennej, niejodowanej. Mieszamy, żeby się nam rozpuściło. Kisimy tydzień, czasem dwa tygodnie. I co? W pierwszej etapie trzymamy to w kuchni w ciepłym miejscu. Jak już i próbujemy co jakiś czas. Jak już nam odpowiada poziom zakiszenia, to wtedy przenosimy w ciemne, chłodne miejsce i proces się zatrzymuje, albo do lodówki najlepiej, wtedy proces się zatrzymuje, już mamy mniej więcej w tym, na tym etapie pozostawione, w jakim nam odpowiada. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji naszego kanału Pogromcy Nudy Głównego, o subskrypcji kanału Kulinarni Pogromcy, gdzie tam się pojawiały pełne filmiki z przepisami, z przygotowywaniem. Także bardzo Was zachęcam. Pamiętajcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco informowanym i żeby Wam nie umknęły żadne filmy. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć. Pa!